No to nic nie będzie widać. Przyjechał nowy opryskiwacz. 12 tysięcy litrów. 36 metrów belka. Można wjechać tutaj, tak. Cało będzie widać, bo ciemno. Się położyć, bo trzymały go te łańcuchy. Jakby odpły, to byśmy nie musieli dawać tych najazdów. Bo na tyle widzę, że osie są ruchome, że kopiują teren. Jak to wygląda, to już jutro pokażę w dzień, jak to wszystko wygląda. Magnum 7210 Raptor z opryskiwaczem Pols Lab 12 TD. Będzie śmigał. Musimy wjechać na halę, bo w opryskiwaczu jest woda, a dzisiaj przymrozek. Światełko. No zobacz, kluczyki masz, żeby ci nic nie zabrał. Na mydło zbiornik. Dobra, wiemy, że tam przecież. Kawał żmota. Pierwsze rozłożenie na podwórku. Przejdzie. Przeszło.
To jest na 18 metrów chyba rozłożony. Ty, co ona tak leci? Na pewno się zgięła poprzeczka. Nie zakonserwowali łańcucha. Kurwa, belki mam. Metku. Co to za dumontażu? Nie, szelku nie ma. Szelki nie masz? Nie. Tak. Dawać to składać. Kurwa, Paweł, czy masz mu... Taka uszelka to będzie. No? Daj te, a to do poprawki. Do poprawki? No. Co jest? Do poprawki. Kto to montował? Co? Wypadło po drodze. Nie ma uszczelki. Nie ma? Nie wyszedł w zamek. On w ogóle jest krzywo włożony. Trzeba wyjąć go całkiem od nowa może. No, będzie nim obrócić trochę. Weź go teraz wyciąć. Masz tu się bokę. Weź uszczel. A! Dysze zamontowane, teraz składamy opryskiwacz. I uruchomienie opryskiwacza w polu. Chyba, że ja tego nie nagrałem, kurde. Nie, starczy. Ręce przyłożę. Nie ma tej. Czego kurde? Czego nie ma Kuba? Weź teraz. Nie, nie ma okoce strażania. Nie ma tego do ten. A to jest zamknięte czy otwarte? Zamknięte. Dawaj. Czy dobrze Chińczycy podkładali? Chińczycy w Polsce! Co to będzie co być? Stój! Co? Nie wiem. Czemu tak? No, bo by nie przyszliśmy z tych. No nie, no co ty, nie, co to jest? Bar. Tam są dzwoniki, nie? Bo zakładamy. O kurwa, zjebało tą, widzisz? Paskę. To jest moje pompy, to się wylało z tym samego. Przecież to jest gruby przekrój, nie? Jeszcze uszczelkę musiało wyjemać. Tam rozjebało to. Nie, to wyszło z tego tylko. Opaski.
Tam też wyjewało wąż. No. U góry. Jedną trzynastkę. To nie jest trzynastka. A tutaj mi padło. Upadło, no. A nie musi tam być... A czekaj. Tu nie ma żadnych zaworów, nie? Jest, ten co trzymałeś przed chwilą w ręku. Tu? Nie. Ten. To jest zawór. Ale zwrotny. Tak. Może odwrotnie założony jest. Zawór założony. Na pewno. Odwrotnie jest założony, bo strzałka jest w drugą stronę na zaworze. Dlatego wysadziło. Daj tutaj tego śrubokręta albo siódemkę kluczyk i to przełożymy. Albo paskiego śrubokręta, albo ósemkę. Masz ósemkę? No. Czekaj, złożę. A to co odwrotnie założone? Tu jest zawór zwrotny, kierunkowy, zwrotny, wiesz? Jest odwrotnie, no. Ty jak mam wody na uruchomienie jak odwrotnie? No? Może... Z górę może. Nie wiem, jak klawie. Z górę musieli jechać. No tak, bo nie mieli przyłącza, to wyrzucili wąż do zbiornika. No. Czekaj, to musimy tu odkręcić i tu. Bo to było dokładane tam u nich w tej firmy, bo to było... Przyskiwać bez tego, wiesz? Mhm. Nie ma ośrodki? No tu jest. Jest, 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 jest. Jedna tu i druga tu. Dobra. Widzisz, tu nawet widać, że on musi być odwrotnie. No odwrotnie, no. No. Tak, tutaj naciska ciśnienia i otwiera. Było odwrotnie i powyrywało węże. Dobrze, że nikt nie ucierpiał. Gromnisz? Nie. No jest strzałka i... Dobra, to wszystko wyjdzie w praniu. A co to jest to białe antena? Gdzie pies, no? To on ma jeszcze swój pies? No ma, no do załączania, wiesz, sekcji, wyłączania. To wszystko jest z GPS-a. Było stały, nie? Co? Było stały. No. Tak to wygląda. Tu ona przychodzi? Czekaj, tu? Chyba szła tutaj. Tu, tak? Nie, nie, pod tym, tu w tym rogu chyba, tak? Mi się wydaje, że w rogu. W rogu szła ta rura. To. Między poprzeczką a tym, a zbiornikiem ona szła? Nie, tak. Nie teraz jest. Ale tu? Tu? Tak. No. No. Tak ją wysadziło mocno? Ale jakaś taka kurwa się... A czy tą ósemkę tam zrobiliście do góry? Tak, tak. Wydymała się, co? Ale co? Dłuższa się zrobiła, no bo ci się nie wiem, roz ten. Można skrócić teraz. Nie. No zobacz. Nie, bo już nie wsadzi, dopiero paskę. Ale one tak były nisko, te opaski, nie były wysoko. No bo tam jest to takie zabezpieczenie, nie? Tego nie wiesz, bo się spadły te opaski. Nie, no ta druga była przecież założona. Jedna spadła. Jeszcze idzie, no. I to co, wiesz, pozostanie ten syf, zostaje bali, a tylko czysto idzie do nie. Litry przybywają. No. Fajne przybywanie, bo wiesz, od razu ciepła woda się robi, nie? No tak, to na pewno jest lepiej, jest ten, żeby... Co? Nie idzie małek? Nie idzie małek, ale... Nie pokazuje, nie ma ciśnienia.
Nie przykręcony. Idziemy teraz na pole zrobić próbę uruchomienia nowej maszyny. Uważaj, bo ten. Widzę właśnie. Trzeba przełożyć, będzie tu przewieźć. Czutkę, nie? Dobra. A dobra też. Będziesz tu stał? Tak. No. Próba oprysku. Była założona źle dysza i ciecz szła pod sensor, pod czujnik i podnosiło cały czas prawą stronę. To jest normalne. Lewą stronę. Belka się ładnie prowadzi. Równolegle do podłoża. Tak, że tu jest równe pole, co tak się będzie na podłożkę. Jedziemy. Nie no, belka to rewelacja. Stabilizacja jest normalnie